Siemanko, profesor Panczur się kłania i zaprasza na... Czyli podsumowanie mijającego miesiąca na punkowej stronie. No przełom sierpnia i września, no powinno być już rzeźko i przyjemnie, a tu wciąż no niemiłosierne upały. Więc no uciekłem, jak widać, w lasy, łąki. O, tu niedaleko swoim leniwym nurtem przepływa rzeczka o dość zabawnej nazwie. Nazywa się Pacynka. No dobra, ale to program o punk rocku, a nie turystyczno-przyrodniczy. Numer 1. Kiedyś to grali odcinek 52 Beer Goggles. Łożesz ty! To ja o tej kapeli pisałem już przeszło 3 lata temu. No ale bardzo fajnie, że ktoś to odgrzebie, doceni lub nie. W to już nie wnikam. A co do tej polsko-amerykańskiej grupy, która swego czasu trochę namieszała na Jarocińskim Festiwalu. No mam duży sentyment, albowiem powiadam wam, że pierwszym kawałkiem, którego nauczyłem się grać, był ich Uśmiechnij się. Ale z tego, co pamiętam, to już kiedyś ten utwór zagościł w piątce od profesora Panczura, więc wybrałem inny. Nietolerancja. Bo znowu mam wrażenie, że tych negatywnych emocji w ludziach no jest za dużo. No. Numer 2. Zespoły z dziewczynami w składzie. No co by wam polecić tym razem? A już wiem. Pogotowie seksualne i ich utwór Grzech. Keep it!
numer 3. Kiedyś to grali, odcinek 231, formacja Brudny Widelec. Zespół z Gorzowa Wielkopolskiego, założony w 1983 roku. 3 lata później zagrali w Jarocinie. Występ spotkał się z wyróżnieniem, ale tego sukcesu jakoś nie udało im się skonsumować, że tak to ujmę. Co jakiś czas zgłasza się do mnie kapela z tekstem: profesorze, panczurze, pomóż! No więc ja jako zatwardziały promotor punk rocka czynię to. Tak też było w przypadku bandy Świru występujących pod szyldem Wydajność. No i faktycznie w ich przypadku nazwa idealnie pasuje, bo nie dość, że w przeciągu tygodnia zmajstrowali płytę, to jeszcze w tak zwanym międzyczasie zdążyli wyprodukować teledysk. Jedno i drugie moim zdaniem całkiem nieźle im wyszło. A mi na ten przykład najbardziej z tego zestawu utworu spodobał się kawałek, w którym o wiele mniej lub bardziej istotnych i poważnych rzeczy po prostu pytają się, zostawiając miejsce na odpowiedź słuchaczowi. Zapowiedzi i nowości lipiec 2024. Kapele chyba bardziej zajęte są podróżowaniem od festiwalu do festiwalu. Coś tam niby nowego się pojawiło, ale nie na tyle ciekawego, bym to musiał tu wrzucać. Oj, powiem tyle, że w tym momencie jest więcej zapowiedzi niż nowości. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o sierpniową piątkę od profesora Panczura. W zeszłym miesiącu w moim punkowym quizie pytałem o to, kto sfinansował w latach 80. teledysk do utworu Stroszek zespołu Proces. No dziwne to były czasy, zatem i odpowiedź jest taka sama: sponsorem lub być może mecenasem, bo nie wiem tego dokładnie, był zakład zbrojeniowy Bumar Łabędy. No dobra, zadaję kolejne pytanie, może ktoś się w końcu pokusi na odpowiedź. Jak brzmi prawdziwe imię Niny Hagen? No bo nie będę ukrywał, że gdy tę babę zobaczyłem pierwszy raz gdzieś tam za pośrednictwem zagranicznych telewizji na początku lat 90., to sobie pomyślę: możesz ty w tej nazad, w niej jest niesamowita moc. A w cyklu Punk z różnych stron świata zajrzałem do Nepalu.
za dół. Poproszony o objęcie patronatem, jak to w ogóle brzmi, medialnym punkowej imprezy, która odbędzie się 14 września w Kielcach. Zagrają na niej wspomniani już koledzy z zespołu Wydajność, oprócz nich Punktologia, z nimi parę miesięcy temu wywiad zrobiłem, a jako trzecia kapela w kieleckim klubie Quest pojawi się Seks w czasach wojny. Nie znałem, ale z tego co posłuchałem z ich repertuaru, wydają się być dość ciekawym zespołem. I to taka mała dygresja, być może mała aferka przy okazji tego koncertu. Bardziej o strony właścicieli tej miejscówki się kręci, ale o tym być może następnym razem opowiem coś więcej. Na razie cichutko. Trzymajcie się i do usłyszenia, a być może też i zobaczenia za miesiąc. Piąteczka.